Cześć, witam Was. Dzisiaj jesteśmy w Eki, tak jak obiecywałem Wam wcześniej. Chciałbym Wam pokazać, jaki produkt uboczny może powstać z mleka. Lecz zanim do tego powiem, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w firmie Metzler Molke. Metzler to jest jakby nazwisko, a Molke po niemiecku znaczy serwatka. No i właśnie o tej serwatce będziemy mówić. Zacznę od tego, czym zajmuje się firma Metzler Molke. Tutaj oni produkują w głównej mierze sery. Sery kozie, z mleka koziego i z mleka krowiego. Sery właśnie powstają tutaj w Eck, w miejscowości w Austrii, jest to w Wollerbergu. No i oni tworzą sery już od czwartej generacji. No i wpadli na pomysł, ponieważ zostaje im około 90% produktu ubocznego, czyli tak, wytwarzają z 1 litra 10% serów, a 90% produktu ubocznego to jest właśnie ta serwatka. No i długo zastanawiali się, co z tą serwatką zrobić, z racji tego, że serwatka jest dosyć drogocennym produktem, ponieważ zawiera dużo substancji mineralnych, witamin, między innymi takie witaminy jak B1, B2, B3, B6, a także bardzo dużo aminokwasów. I można to wykorzystać jako pasza dla zwierząt, lecz cały czas nie mogli wpaść na pomysł, co zrobić. W 1992 roku wpadli na pomysł, że będą wytwarzać z tego napoje i kosmetyki. I właśnie znajdujemy się tutaj dlatego, żeby pokazać Wam, jakie kosmetyki i jakie napoje wytwarza firma Metzler Molke. Zaczęli produkcję kosmetyków w 1992 roku i od tamtego roku stale próbowali udoskonalać i poszerzać asortyment. I od tamtego 92 roku stale próbują jakby udoskonalać ten swój asortyment kosmetyki i produkty spożywcze. No i w 2017, zauważcie, zbudowali tutaj cały ten ośrodek, czyli sklep, stajnie, magazyn i halę produkcyjną. Wszystkie te produkty, co tutaj się znajdują, są naturalne. Oni produkują to w zasadzie mleko kozie i mleko krowie powstaje tylko z siana bądź też z trawy, czyli nie mają żadnych substancji dodatkowych. I tutaj macie okazję zobaczyć na przykład z kozy, austriackie kozy. No i firma Metzler Molke wytwarza około 40 rodzajów serów. Są to sery żółte i sery miękkie, białe. Także zapraszam Was, może uda nam się wejść do środka i pokażę Wam, jak te wszystkie produkty, które oni wytwarzają, wyglądają. Także chodźcie. No to zapraszam Was do środka, chodźcie, Justyna będzie Wam pokazywać. Ja już nic nie będę gadać, zobaczcie, ile tam jest rodzajów tych kosmetyków i jakie sery są produkowane. Zapraszam do środka, chodźcie.
mieliście okazję właśnie zaobserwować te produkty. Ich jest ponad kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. My mieliśmy okazję już pracować w innym hotelu na tych produktach. Fajne jest to, że one na zawartość 100 gramach aminokwasów, tam jest bardzo duża zawartość leucyny, lizyny, kwasu asparginowego, treoniny, także to są tak jakby te najważniejsze z części aminokwasów. No i w tym miejscu chciałbym z Wami się pożegnać i zaprosić Was na kolejny film o pewnej macie, o macie Pranamat. Naszą opinię wydamy po 4 latach użytkowania. Pokażę Wam, jak użytkować ją, w jaki sposób kłaść się i w jaki sposób ją użytkować i jak oddychać. I tutaj już bardziej taki materiał edukacyjny będzie. Także zapraszam Was do kolejnego filmu, a ja z Wami się żegnam. Zapraszam do lajkowania, jakiegoś komentarza i subskrypcji. Będziemy bardzo wdzięczni. I póki co trwamy nadal w poszukiwaniach idealnego miejsca, produktu i produktów do naszej agroturystyki regeneracyjnej. Pozdrawiam i do następnego razu. Hej!